Siemanko, witam bardzo serdecznie na moim kanale GoVulkanów. W dzisiejszym dla Was mój stary telefon dodatkowy, stacjonarny, dodat e bezprzewodowy marki Panasonic modelu KX TGA681FX. Dostałem te dwa telefony od mojego najlepszego przyjaciela. I jeszcze mam ten drugi taki sam I sprawdźmy jaki to jest jaki to jest model Tylko w baterię wyjmę I jest taki model No też jest taki sam Taki sam model Ale To jest takie dwa takie same modele tylko Ten jest czarny A ten jest biały No hmm. A tutaj mamy ekran, żółte podświetlenie, zory są wszystkie, zory, zory są czarne, słuchawka, znaczek napis pana Sonic. Pierwsze, drugie, trzecie przycisk. Chyba dzwonienie, eko. E zielona słuchawka, czerwona słuchawka z, w, z, w, z, wyłącz, z, włącz, wyłącz, z przyciskiem włącz wyłącz do przytrzymania tutaj mamy cztery ściałki, ok, i numer i numer i numerki raz z tymi klawiszy literek Krzyż, gwiazdka i krzyżyk a tutaj mamy gniazdko zasilania czy do ładowania telefonu? Tylko musi mieć akumulator, bo ja mam wkładany tylko akumulator, niestety. Nie, znaczy. A tutaj jeszcze nie mam, ale będę, będę miał wkładany. A tutaj jest głośnik z tyłu. A tutaj. Tu jest jakiś przycisk, ale sprawdzimy, jak to działa. No dobra. To teraz wkładamy teraz baterię i się automatycznie telefon włączył. No, już jest telefon włączony. Teraz zobaczmy książkę telefoniczną. tutaj jest języki tu jest napis brak kontaktu wy, w, wy, wyłącz włącz zasilanie, siecio zasilanie siecio sieciowe w tej chwili żadnego zasilacza niestety nie ma przykro mi to teraz zobaczmy w menu lista połączeń niestety nic nie no, toż to samo Zobaczmy w ustawieniu czasu. To też nie, to samo. Zobaczmy w ustawieniu dzwon głośność dzwonka. A tu jest głośność: ton dzwonka, tryb nocny, ustawienie czasu i, bra i niestety brak kontaktu. Przykro mi. Wstawiłem świetlacza, podświetlenie klawiatury i świetlacza LCD jest wyłączone, podświetlenie klawisza i, i świetlacza, teraz włączamy z powrotem, kontrast, e, jeszcze, jeszcze raz kontrast, jeszcze raz uświetlacza, kontrast. I, i wróć zobaczmy ustawienie przy, przy, przycisk powiadomienia i ustawienia dźwięk przycisków Wy, i jest wyłączony przycisk to teraz włączamy z powrotem przycisk czy dźwięk przycisku oczywiście, automatyczny odbiór, oczywiście wyłączony pin bazy, ale nie będę tego robił. Rejestruj, rejestruj słuchawkę, um, albo dobra, nie. Zasilanie awaryjne, automatyczny. Ustawi, oczywiście automatycznie ustawię. Język, wyświetlacz. Oczywiście, wybra, wybra, wybieram język polski. I to wszystko. Zobaczę w interkom i niestety brak kontaktu. Zobaczmy jeszcze w ustawienie wstępne. Ale to jest jednak to samo, niestety. Zobaczmy jeszcze w ignorem telefonu. No i brak kontaktu. Niestety. na przykład, na przykład, numer telefonu jakiś pisze. na przykład, pisze. telefonu na przykład, a, a, a te strzałki to jest kursor. No dobra, to teraz wpiszemy jakiś numer. Wykasujemy, to znaczy backspace. JP to jest R. Nie, nie, nie. Źle. To jest P teraz Dobra To teraz o zadzwonimy Ale niestety nie istnieje Brak kontaktu Przykro mi ale musi być wymagane zaś Ten Sieć kablówka Sieć telefoniczna Bo bez sieci telefonicznej nic nie można zrobić Nikogo, do nikogo nie można dzwonić przykro mi Bo to jest telefon Stacjonarny Bezprzewodowy No dobra to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Albo jeszcze chwilę. Nie, to jest jakiś przycisk, ale to jest nieważne. Dobra. Dobra, wyłączamy teraz telefon. Przyciskaj i przytrzymując czerwoną słuchawkę. No, już jest wyłączony telefon. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli się podobał mój filmik, jak fajny filmik o telefonie, o moim telefonie stacjonarnym bezprzewodowym marki na Sonic, to wiecie co robić. Dajcie łapki w górę, a jak nie to trudno. Subskrybujcie, dajcie mi w szczęście być danym, życzę Państwa, moim i moim kanałem, go wulkanowy. No i co, ja im przytoczę, czas pracować z rodziny, z najemnymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa.